Kawałek kufla jest urwany. I to nie mały kawałek. Ta walka nie będzie już dalej kontynuowana. Atmosfera między nami cały czas jest napięta, Borowski cały czas mnie prowokuje, cały czas szczeka. Zamierzam mu raz na zawsze zamknąć tą głupią morę. Jak zobaczyłem, że triumfuje z uśmiechem od ucha do ucha, czułem takie totalne wkurwienie i zresztą też mu pokazałem środkowy palec. Czekam na to spotkanie z Tripsonem face to face. Chcę zobaczyć jego ten głupawy uśmiech, jaki miał właśnie po mojej walce. Chcę mu wejść do głowy i chcę go zniszczyć. Chciałbym naprawdę go upodlić w tej walce, gnębić się, pastwić nad nim, żeby zrozumiał, jak bardzo sobie zaszkodził. Nie, zdecydowanie nie chcę nokautu. Chcę go po prostu karcić w klatce. Jedynym atutem Borowskiego jest twarda głowa, ale te pięści mu ją rozbiją. Mam nadzieję, że Tripson ma jeszcze tego pampersa, z którego mu dałem na ważeniu. Na pewno mu się przyda. Oni się naprawdę, nie to, że nie lubią, oni się teraz nienawidzą. Jestem przekonany, że oni w tym ringu będą chcieli sobie zrobić krzywdę. Razem z trenerem Mirkiem Oknińskim opracowaliśmy super nową technikę na urywanie uszu. Także idziemy po drugie ucho. Ani broń, ani sejfy nie uchronią cię przed srogim pierdolem. Między nami jest tyle nienawiści, tyle emocji, że to zdecydowanie może być najbardziej krwawa i najbardziej brutalna walka w historii federacji. Pawełku, trenuj mocno, uważaj na swoje zdrowie. Urwałeś mi ucho, ja ci urwę łeb.